Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale Kto czyta żyje podwójnie w nowej recenzji. Dzisiaj mam dla Was coś do śmiechu i gwarantuję Wam, że niezależnie od tego, czy macie już dzieci, czy rodzicielstwo i małżeństwo jeszcze są przed Wami, przy lekturze dziecka w wieku przedszkolnym będziecie bawić się wyśmienicie. A dodatkowo jest to mój nowy patronat medialny w wydawnictwie Stara Szkoła, więc jeśli chcecie wygrać egzemplarz książki, to zostańcie oczywiście do końca filmu, bo czeka na Was konkurs, a tymczasem ruszamy z recenzją. Dziecko w wieku przedszkolnym to zbiór opowiadań i króciutkich historyjek, których bohaterką jest Wiki, 3-letnia dziewczynka, która właśnie poszła do przedszkola. Jej tata jest pisarzem, narratorem tych opowiadań i to on postanowił spisać, opisać sytuacje z życia codziennego, które wiążą się właśnie z wychowaniem 3-latka. Dziecka niezwykle żywiołowego, pełnego pomysłów, które gwałtownie z dnia na dzień zdobywa wiedzę o świecie. I to wszystko często dzieje się w przeróżnych, zabawnych sytuacjach. Cała książka utrzymana jest w takim lekkim, przyjemnym tonie, który sprawia, że naprawdę fajnie to się czyta. Ogromną zaletą opowiadań jest to, że są spisane z punktu widzenia ojca, mężczyzny, czyli dość nietypowo jak na takie historie poświęcone życiu z dzieckiem. To jest ojcostwo na wesoło i myślę, że każdy tata uśmieje się czytając te opowiadania. Z jednej strony będą fantastyczne właśnie dla rodziców, którzy na pewno uśmiechną się wspominając, jak przeżywali to samo, bo problemy naszego narratora, naszego bohatera są dość uniwersalne w przypadku wychowywania dzieci, ale te opowiadania będą też świetne dla tych, którzy dzieci jeszcze nie mają i ci z kolei będą się śmiać właśnie dlatego, że nie muszą przeżywać niektórych z tych sytuacji. Także książka, mimo że pozornie poświęcona rodzicielstwu i wychowaniu dzieci, tak naprawdę myślę, że powinna trafić do każdego, kto patrzy na świat z dystansem i z poczuciem humoru. Podejrzewam, że tak jak w przypadku każdej książki humorystycznej, rozrywkowej, nie może być tak, że ona trafi absolutnie do wszystkich. Natomiast jest to w 100% mój typ humoru i dlatego bardzo się cieszę, że mogłem objąć tę książkę patronatem. Uśmiałem się setnie czytając tę historię. Przy niektórych śmiałem się na głos, więc uprzedzam, że czytanie w miejscach publicznych może się skończyć źle. To są takie anegdotki, które później opowiada się latami rodzinie i znajomym, a tutaj jesteśmy zaproszeni do zajrzenia w życie prywatne tego małżeństwa i ich dość szalonej córeczki. A dodatkowo wszystko to opisane naprawdę z fantastyczną dawką czeskiego humoru. Ojciec, narrator, ma niezwykły dystans do siebie i do swojego życia. Został rzucony troszeczkę na głęboką wodę, jak chyba każdy ojciec, któremu rodzi się pierwsze dziecko. Nie do końca był do tej roli przygotowany, ale stara się radzić sobie jak najlepiej. I naprawdę zabawnie jest obserwować te starania z pozycji czytelnika. Dlatego jeżeli lubicie książki humorystyczne, jeżeli macie ochotę trochę się pośmiać, jeżeli chcecie rozerwać się w któryś letni wieczór albo podczas wakacji z dzieckiem, albo po prostu powspominać uroki początków rodzicielstwa, to serdecznie polecam Wam Dziecko w wieku przedszkolnym. Myślę, że ta mała, niepozorna książeczka daje naprawdę bardzo dużo radości. A dzięki uprzejmości wydawnictwa Stara Szkoła mam dla Was dwa egzemplarze powieści. Jeden z nich rozdaję na Facebooku, więc tam Was zapraszam. Natomiast jeżeli chcecie wygrać jeden egzemplarz tutaj, to zapraszam Was do udziału w konkursie. Dawno już nie było pytania, więc dzisiaj pytanie się pojawi. Zapraszam do odpowiadania w komentarzach oczywiście. A pytanie brzmi: poproszę Was o napisanie jednej zabawnej historyjki z Waszego dzieciństwa bądź dzieciństwa Waszych pociech, dziecka Waszych znajomych albo z rodziny. Po prostu jakąś zabawną historię z dzieciństwa, anegdotkę,
którą pamiętacie. Myślę, że fajnie będzie, jeżeli trochę wszyscy pośmiejemy się razem z autorem i wprowadzi nas to trochę w klimat tych opowieści, więc zachęcam gorąco do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że weźmiecie udział, bo książka jest tego warta. A jeżeli macie ochotę wziąć też udział w rozdaniu, to tak jak mówiłem, zapraszam na Facebooka. I to byłoby ode mnie tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, a wydawnictwu bardzo dziękuję za możliwość po raz kolejny objęcia patronatem ich książki. Zapraszam Was oczywiście na stronę wydawnictwa Stara Szkoła, tam wszystkie ich książki są do kupienia. Ja serdecznie je polecam, bo to fantastyczna czeska literatura i już nie mogę się doczekać, co pojawi się dalej. Zapraszam Was też na moje media społecznościowe, Facebook, Instagram, lubimy czytać i Goodreads, tam cały czas na Was czekam. Pamiętajcie, że kto czyta, żyje podwójnie i już niebawem widzimy się w kolejnych recenzjach. Trzymajcie się, do usłyszenia. Na razie.